Marta Jakubowska, szef Sądeckiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicę Nowego Sącza wyszło 180 wolontariuszy, którzy kwestują w tym roku na zakup sprzętu medycyny dziecięcej oraz na godną opiekę medyczną dla seniorów. Jak co roku na ulicach Nowego Sącza pojawia się masa osób, którzy kwestują. Do tych puszek wrzucane są pieniążki bardzo chętnie. Mam nadzieję, że w tym roku pokonamy tą kwotę, którą zdobyliśmy w tamtym roku. Natomiast od godziny 16 na Nowosądeckim Rynku będzie odbywał się koncert. Na koncercie gwiazdy pochodzące właśnie z Nowego Sącza, i to nas bardzo cieszy, że w końcu doczekaliśmy się tego, że mamy swoje gwiazdy, i tu między innymi zespół La Hersi, zespół El Safron, zespół Ble Ble, również wokaliści z Miejskiego Ośrodka Kultury. Cały czas podczas tych koncertów będą odbywały się licytacje gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz innych przedmiotów przeznaczonych na licytacje od darczyńców, ale również Złote Serduszko, które w Nowym Sączu licytowane jest co roku od dłuższego czasu. W tym roku również mamy to Złote Serduszko. Ale jeszcze jedna ciekawostka, że nie będzie to jedno Złote Serduszko, będzie jeszcze jedno, które osoby wylicytowały 4 lata temu i kupiły to serduszko za 2200, i w tym roku to samo serduszko przeznaczyli na licytację, więc mamy nadzieję, że znowu wylicytujemy ją za dużą kwotę i te pieniążki oczywiście przeznaczymy na Fundusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od ponad 15 lat, jest organizowana, więc wydaje mi się, że te finały stały się już pewną tradycją dla Nowego Sącza i przez wiele, wiele lat pewno będą jeszcze kontynuowane. W tamtym roku udało nam się zebrać kwotę 57 700 zł i mam nadzieję, że tą kwotę w tym roku pobijemy. Do tej pory zebraliśmy to, co przeliczyliśmy z godzin rannych, przeliczyliśmy kwotę 7600, ale to jest to dopiero jedna, można powiedzieć, piąta puszek, które do nas trafiły. I to były, tak jak mówię, z godzin rannych, więc puszki, które będą później, które pewno trafią do nas w godzinach popołudniowych, myślę, że będą zasobniejsze i uda nam się pokonać tą kwotę, która była w tamtym roku. Smucić się bez końca, gdy przed tobą tajemniczy nowy dzień. Wrzuć przez okno złoty promień słońca. Nazywamy się El Safron. Jest troszkę zimno, więc mamy nadzieję, że ogrzejemy wasze serducha gorącą muzyką hiszpańską oraz sefardyjską. Zapraszamy.